Cześć wszystkim, z tej strony Tomas, a dzisiaj będziemy grać w GeoGuessera. Tutaj może, o, tak ładnie, elegancko. Battle Royale i co najważniejsze, to będzie mój setny win, jeżeli to wygram, więc warto byłoby to nagrać. Mam nadzieję, że się uda. No i co? Myślę, że możemy grać. Tutaj musimy poczekać. Obecnie teraz go mogę się obawiać. Kiribati Dudek! Od razu wyszedł, jak mnie zobaczył. Będzie na odcinku. Kiribati Dudek będzie na odcinku. Przyłapany. Zobaczymy, o co chodziło. Ale widać, że Trash i ten gość grają bardzo nieuczciwie. Oni prawdopodobnie szli do niższych lig, z tego co widziałem. No nic, to teraz tak. Mamy pierwsze państwo i mamy bardzo zamazany ekran. To może być parę państw. Obstawiałbym Europę i nawet Francję. Bym już klikał Francję. Tak też zrobię. Tutaj bez pośpiechu, jak coś. Bez pośpiechu w pierwszej rundzie, w kolejnych trochę może bardziej będą tryhardować, że tak można powiedzieć. No i Archie iPhone odpada, o dziwo. 49 level, bardzo doświadczony prawdopodobnie gracz. Niestety odpada po pierwszej rundzie. 50 na 50. Przegrane 50 na 50 z Belgią. No i już wiemy, że drugą rundę zaczniemy na pewno w zmniejszonym składzie. Zobaczymy, czy o 2, czy o 3. Pytanie, jak zagranino na Kano. Pewnie japoński zawodnik, zawodniczka, patrząc na awatar. I pytanie, czy będzie skład w siódemkę, czy w ósemkę. Albo w ósemkę, tylko bez 50-50. No niestety nie głosuję. I w siódemkę, ale każdy ma 50-50. Jedziemy szybko szukać czegoś. Mam już pewne domysły, gdzie możemy być. To jest raczej Hiszpania. Więc od razu klikam. Nie widziałem rejestracji, ale dobra. Jest to Hiszpania. I możemy zobaczyć tutaj największe obawy mam w kierunku Monce. Tutaj mam obawy, że on może być dużym zagrożeniem, aczkolwiek teraz nie głosuje bardzo długi czas, co może spowodować eliminacją tej osoby z tej gry. No i co? No i może odpaść. Lior Cheek musi szybko głosować. Zobaczymy, czy użyje 50-50. Powinni używać w takiej sytuacji, bo są w bardzo dużym zagrożeniu. Mogą nawzajem siebie wyeliminować w każdej chwili, ale nie używają tego. Są bardzo pewni siebie, że drugi zawodnik po prostu nie zgadnie państwa, a te państwo jest dosyć bardzo łatwe do zgadnięcia. Zaznacza Litwę, o dziwo, co jest bardzo kontrowersyjnym strzałem jak na klimat, który tu mamy. No i niestety Grecja odpada i Monce ma free po prostu linię. Ale chyba jest na awku. Jest szansa, że po prostu ktoś poprosił, żeby coś zrobiła dla kogoś. No i chyba odpada. Albo po prostu troluje i dobrze wie, w jakim państwie jesteśmy. Niestety ta teza się nie sprawdziła i odpada i w drugiej, w trzeciej rundzie już gramy w piątkę. Bardzo słaba grafika. Obstawiałbym, że jesteśmy w Australii, patrząc na klimat i ogólnie. Aczkolwiek może to być jeszcze parę opcji, ale raczej nie te słupki. Dokładnie, byliśmy w Australii. Czy bym w ogóle poznał słupki? Tak z ciekawości, jak już zgadłem. Widać, ale to mówię. Grafika to jest kamera z 2007 roku. Pierwsza generacja, więc tutaj, żeby coś się dowiedzieć, to bardzo ciężko, ale plus jest tego, że tylko bardzo mało państw ma tą pierwszą generację, bo ma na przykład USA, Australia, Nowa Zelandia i RPA, więc bardzo mało państw. I to może być nawet finał, tutaj bardzo dalekie gesy. Nikt się nie spodziewa, że to może być Australia, co mnie wręcz szokuje, dlatego że
tutaj same gezy w Afrykę oraz jedną w Bułgarię. Tutaj Afryka RPA jest nawet dobra i Botswana. W sumie klimat się zgadza, ale nie. 50-50. To musi być poprawne, dokładnie. Prawdopodobnie miał do wyboru albo Australię, albo Nową Zelandię. No i tutaj nie ma mowy o błędzie. Zobaczymy, czy ostatnia osoba użyje 50-50. Ma bardzo mało czasu, musi użyć 50-50 i nie przechodzi, niestety. Nie zdążyła użyć ta osoba. Teraz mamy dosyć ciekawą lokację na odludziu, co mi się niezbyt podoba. To może być Polska. Sienie Gniazdo. Objazd. Jesteśmy w Polsce. Właśnie też tak myślałem o Polsce. I zobaczymy tutaj finał, w sensie droga do finału pomiędzy MVV Eskowo. Musi użyć 50-50 według mnie, jeżeli chce przejść. Tutaj szybkie gesy poleciały, no i czekają, czekają. Chcą mieć tą pewność, ale tutaj myślę, że i tak Jurmach w lepsze kierunki strzela, ale nie zauważyli alfabetu. No i przechodzi MVV S-kowo. Również 50-50. Walka może być zacięta, a tymczasem jesteśmy albo we Włoszech, albo w Hiszpanii. Teraz tak, które z tych państw? Najpierw Hiszpania, Włochy to są. No to Portugalia, albo 50-50. Jesteśmy w Portugalii i wygrywam tą grę. No musiałem 50-50. Niestety nie widziałem rejestracji. Tutaj macie teraz obrazek, jak bardzo łatwo odróżnić Portugalię od innych państw. Po prawej macie żółtą rejestrację, co powoduje, że wiecie, że jesteście po prostu w Portugalii. No niestety miałem takie miejsce, że nie było żółtych rejestracji, przez co musiałem szybko gesować. Na szczęście to spowodowało, że wygrałem oraz zdobyłem mojego setnego wina. Jestem bardzo zadowolony. Będzie następny update. Myślę, że kiedy moja średnia pozycja zejdzie już poniżej trójki oraz kiedy mój win rate dojdzie do 50%, co jeszcze muszę nad tym trochę popracować. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.